Jak wybudować mieszkania dla wszystkich studentów z głównych uczelni w Polsce, państwowych? Uwzględniamy tylko państwowe, państwowe uczelnie, państwowe uniwersytety i badamy, czy dałoby radę je wybudować. A jeśli tak, to ile by to kosztowało? Wiele osób słyszało o nieudanym żarcie prima-prilisowym Uniwersytetu Wrocławskiego, przez który na pewno teraz. Będą bardziej dbali o to, co publikują w internecie. I słusznie. Nie można powiedzieć, że nie. Ale skłoniło mnie to do refleksji, czy warto pochylić się nad problemem kryzysu mi mieszkalnictwa. Dotyczącego studentów, bo tak, to wynika z kryzysu mieszkalnictwa ogólnie, ale kryzysu mieszkalnictwa ogólnego nie będziemy w stanie tak łatwo rozwiązać. Oczywiście odpowiedzią jest zwiększenie podaży. Wobec tego zwiększenie liczby deweloperów bądź wejście bardzo dużego gracza, jakim jest na przykład państwo. Wówczas ceny by spadły. Bo państwo byłoby w stanie wybudować jakąś tam liczbę mieszkań, która by. i domów jednorodzinnych, które miałyby przełożenie na zwiększenie. Dostępności tych mieszkań i domów, wobec czego nagle okazałoby się, że ceny samych nieruchomości zmalały, a co za tym idzie, ceny wynajmu również poszły w dół. Poprawiłoby to sytuację? Oczywiście, że tak, ale ważniejszym argumentem jest uwzględnienie tego, jak akademiki mogą zostać zbudowane przez państwo w 100% przez państwo, nawet albo przy współpracy dewelopera albo jakiejś tam liczby deweloperów z państwem. Jakby to mogło wyglądać? Państwo, które ma dostęp do gruntów i to bardzo sporej liczby gruntów, czy to bezpośrednio jako spółki skarbu państwa, bądź jako samorządy. I teraz grunt przekazany przez państwo może zostać zagospodarowany przez uczelnię bezpośrednio, ale tutaj takiego scenariusza nie zakładamy, tylko Buduje na nim albo bezpośrednio jakaś spółka skarbu państwa, albo deweloper powołany przez państwo. I koszt budowy, dzięki temu, że grunt został przekazany już, bardzo zmniejsza cenę samej budowy i kosztu całkowitego, jaki podają zawsze deweloperzy. Pamiętajmy, że koszt całkowity liczony jest zgodnie z ustawą o rachunkowości krajowymi, standardami czy międzynarodowymi, standardami. Sprawozdawczości finansowej, ale fakt, że na przykład wchodzą w nie wynagrodzenia zarządu, więc jak jesteście w stanie policzyć łatwo, jeśli uwzględnimy, że koszt budowy to było na przykład 200-230 milionów złotych, to jakaś kwota i to dość znaczna, to jest wynagrodzenie samego zarządu. Na to składa się nie tylko sam zarząd bezpośrednio, ale również koszty administracyjne z tym związane. Wobec czego ten koszt jest w tym sensie realnym zawyżony. W sensie rachunkowym i ustawy o rachunkowości i innych przepisów nie jest, jest liczony jak najbardziej zgodnie z tym, jak powinno się liczyć koszt całkowity wytworzenia danego dobra, w tym wypadku akurat danego obiektu. Więc taki akademik kosztowałby znacznie taniej. I przy tym uwzględnieniu, że grunt już jest oddany za darmo przez państwo, to koszt wynosiłby około 100-120, może trochę więcej milionów złotych za obiekt o powierzchni, dajmy na to, tak licząc, 24-25 tysięcy metrów kwadratowych użytkowych. Wobec tego uwaga, tak wiem, co sobie pomyślicie, każdy student miałby osobny pokój, a raczej osobne mieszkanie, bo uwaga, w tym planie uwzględniamy, że na każdego studenta przypada 30 m2, w które wchodzą już łazienka i kuchnia. I każdy z, ze studentów to ma u siebie. I wiem, wiem, zaraz część z Was nie rozszarpie, ale 30 metrów kwadratowych dla studenta zostaje rozdysponowane. Zobaczcie, ile to kosztuje. 200. powiedzmy, 2, 24 czy 25 tysięcy metrów kwadratowych, rozdysponowane jest. Na 30 metrów na każdego studenta, czyli wychodzi około 700 mieszkań. Czyli 700 studentów jesteśmy w stanie zakwaterować w takim akademiku. I teraz policzmy, ilu jest studentów w tych największych ośrodkach, bo to o nich właśnie rozmawiamy. Więc zakładamy, że tam jest te 20, 20 kilka uczelni, które mają około 500 tysięcy studentów. Czyli 500 tysięcy studentów i ile takich byśmy akademików potrzebowali. Wychodzi, że potrzebowalibyśmy jakieś 700 714. 714, powiedzmy, akademików byśmy potrzebowali, żeby w pełni, uwaga i tu mówię o pełnym zapewnieniu dla każdego studenta, nawet dla tych, którzy mieszkają w danym mieście, nawet dla tych, którzy mieszkają z rodzicami czy mieszkają gdzieś, gdzie mają lokum w bliskiej odległości od uczelni, nawet dla nich. Czyli na Obecne standardy, mówimy o zakwaterowaniu każdego jednego studenta w każdym mieszkaniu w akademiku, bez wyjątku. I to wiem, to są dane z 2022, to są mniej więcej dane z 2022 o liczbie studentów. Wiem, że samych studentów jest około miliona dwustu tysięcy w Polsce, ale mówimy o tych głównych uczelniach państwowych i o studentach tylko i wyłącznie dziennych. Wobec tego Student dzienny miałby prawo do tego, by mieszkać w trakcie studiów w tym mieszkaniu 30 metrowym. I wiem. Część z was powie, że. No, w dupach by mi poprzewracało, no ale zobaczmy, jaki to jest koszt. I już podsumowaliśmy, że potrzebowalibyśmy tych 714 około akademików na całą Polskę, dla tych wszystkich największych ośrodków akademickich, no pra praktycznie w każdym mieście wojewódzkim, bo tak to z reguły było. I zakładamy, że ten koszt wyniósłby 120 milionów złotych za każdy taki akademik, który pomieści 700 osób. To wychodzi, uwaga, 85 miliardów złotych. Ile budowano by takie akademiki, nawet przy założeniu, które jest raczej nierealne, doskonale o tym wiemy, że w jednym momencie, w jednym czasie rozpoczynamy budowę wszystkich 17, Boże, 17, 700 ponad, Akademików. Czyli te 700 akademików zostałoby wybudowane w ile? 5, 6, 7, może 8 lat? To nawet załóżmy, że w 6 lat, co jest i tak mało realne, żeby to wszystko tyle trwało, 6 lat zostałoby wybudowane do stanu deweloperskiego, już tam z tym czasem odczekania, który jest potrzebny, do stanu deweloperskiego. W 6 lat zostałby wybudowany każdy z tych akademików, i tutaj i tak zakładamy magiczną sytuację, gdzie ci, a ci wszyscy studenci. Mają prawo do tego, żeby mieszkać w 30-metrowym mieszkaniu, które oczywiście, że jest dla uczelni nie do pomyślenia, bo w takim mieszkaniu miałoby mieszkać na pewno dwie osoby, ale to i tak chodzi o to, właśnie, żeby pokazać, jak bardzo w cudzysłowie w szczodry może być rząd, może być państwo w tym, by wybudować te akademiki i by zapewnić warunki tym studentom. 30 metrów na każdego studenta, 85 miliardów złotych, całe. 86, dokładnie. 86 miliardów by kosztowała budowa takiego obiektu, każdego z tych obiektów ponad 700 ekonomików. Czyli okazuje się, że kosztowałoby to niewiele więcej niż rocznie rozdysponowujemy z budżetu na 800 Uwaga! Jeśli byśmy policzyli, że. Rzeczywiście, hipotetyczne to jest tylko scenariusz. W 6 lat zrealizowalibyśmy. Budowę takiego przedsięwzięcia jako państwo, to kosztowałoby rocznie 15 miliardów złotych. Według danych za 2023 rok, 15 miliardów to było niecałe 3% dochodów budżetowych, to było 2, chyba 7 czy 8, mniej więcej, coś takiego. Czyli nawet załóżmy te 3%. 3% dochodu budżetowego rok w rok, przeznaczone na to, by mieć bazę akademików, dla wszystkich największych ośrodków w Polsce państwowych, akademickich, dla wszystkich. Czyli ja mówię, i tu uwaga, dla wszystkich przy założeniu, że mówimy o 30 metrach kwadratowych na osobę, co jest wiadomo, że nierealne. Czyli jeśli nawet założymy, że to byłoby dwa razy tyle, bo byśmy dwie osoby na te 30 metrów wpychali, to się okazuje, że mamy zapewnioną bazę dla prawie miliona studentów. Jeśli część byłaby rozdysponowana także 30 metrów dla jednej osoby, a część rozdysponowana tak, że to na przykład na dwie osoby by uczelnia upychała. Ale przy założeniu nawet, że jest to dla jednego studenta 30 metrów, to okazuje się nagle, że jesteśmy w stanie to wybudować. Że jeden rok z budżetu idzie. Czyli na przykład zawieszamy na rok, albo zmniejszamy, bo uwaga, około 24 miliardów złotych kosztowało. Podniesienie 500 plus do 800 plus. Czyli można byłoby zmniejszyć te 800 plus i zrobić z tego nie 800 plus, bo skoro kosztowałoby 15 miliardów złotych, kosztowałoby budowa rok do roku. Jeśli założymy, że 6 lat by trwało, rok do roku by trwała budowa takiej inwestycji, to okazałoby się, że wystarczy zmniejszyć. I nie usunąć. Nie, us nie usuwamy całkowicie 500 plus, tylko zmniejszamy te 300 złotych dodatkowe, które było, i zamiast 300 dostają na przykład 100 zł, czyli 600 zł zamiast 800 zł i to przez powiedzmy 6 lat. Ale za to po 6 latach mamy wybudowane ponad 700 ak akademików dla wszystkich studentów, którzy by studiowali, nawet tych, którzy by mieszkali. Więc jeśli byśmy odjęli tych, którzy by nie byli uwzględniani, bo mieszkają w danym mieście, tych, którzy. Jakieś byśmy wymogi wprowadzili, to tych mieszkań, tych akademików byłoby jeszcze więcej, ale tutaj mówimy o bardzo, bardzo abstrakcyjnym, hojnym, jeszcze raz podkreślę, wariancie, tak? 30 metrów na osobę. I okazuje się, że można, że to byłby koszt niecałych 3% dochodów w 6 lat, załóżmy, albo w ileś tam lat, nawet więcej, nawet 10 załóżmy. To wtedy ten koszt byłby jeszcze mniejszy. Ale wtedy załatwiony byłby problem raz na zawsze, bo byśmy mieli nowe akademiki dla wszystkich, dla wszystkich studentów, podkreślam. Te akademiki, które byłyby stare, można byłoby sprzedać albo wynajmować. Czyli można byłoby zainwestować w te akademiki albo wynajmować w takim stanie, jakim są. Komercyjnie nawet. I komercyjny wynajem po jakimś czasie zwróciłby się, zrobiono by rewitalizację, remonty tych wszystkich starych akademików albo jeśli koszty remontu byłyby zbyt duże, no to wtedy sprzedałoby się w takim stanie, jakim są i część kosztów by się zwróciła z tego tytułu. Zakazałoby się wtedy uczelni sprzedaży takiej, tych akademików w ogóle, tych nowych, te stare można byłoby sprzedać i uczelnia miałaby pieniądze, okazuje się. Państwo małym kosztem, bo niecałe 2,6 czy 2,7% z budżetu to nie jest dużo, i tak wiem, że 5 czy 6 przeznaczamy na edukację samą w sobie, a nie całe trzy przeznaczamy na w ogóle całą, całe szkolnictwo wyższe. I w okolicach podobnych idzie na 13 i 14. Ale no, umówmy się. Inwestycja w akademiki jest naprawdę inwestycją, która się zwróci. Zobaczcie, te akademiki stare, tak jak mówiłem, można wynajmować i sprzedawać, jeśli byłyby wbudowane nowe. A te nowe, wybudowane byłyby dużo lepszą inwestycją, nawet jeśli by się okazało, że przeszależowaliśmy, bo może tak być, bo pamiętajmy, że jest dość niska liczba, mała liczba studentów, którzy aktualnie studiują, i może jeszcze maleć ta liczba, bo coraz mniej osób chce studiować. Po części właśnie przez problem z lokalami mieszkalnymi i z tym, że nie mają środków do życia jako studenci. Wobec tego, takie rozwiązanie byłoby jak najbardziej możliwe. Okazuje się, że wtedy państwo mogłoby zagwarantować każdemu studentowi godne warunki życia. To okazuje się, że nagle, nawet jeśli byłoby mniej tych studentów, uczelnie stają się samowystarczalne po części, bo jeśli studentów byłoby rzeczywiście mniej, to mogą wynajmować te lokale. Mogą wykorzystywać gotową infrastrukturę, która zostaje dla nich oddana przez państwo. Ale problem zostaje rozwiązany raz na zawsze i to kosztem jednorocznego 800 troszeczkę więcej niż jeden rok płacenia 800 plus. Widzicie jakie to są pieniądze? Tak wiem, to są tak kosmiczne pieniądze jak się mówi o tym, że to jest 86 miliardów złotych. Ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy budżetu, który ma prawie 600 miliardów złotych, a raczej dochody wynosiły za 2023 rok prawie 600 miliardów złotych. To tak, to, to jest prawie 20%. Wiem, ale wydane raz. Czyli wyobraźcie sobie, że wydane raz 86 miliardów zostaje zwrócone w postaci tego, że nie ponosimy dodatkowych kosztów. Że raz poniesiony koszt zwraca się w postaci tego, że można dysponować tym, co już mamy, czyli tymi starymi akademikami. Można dysponować lokalami, można budować coś innego. I tak wiem, część z was powie, że no, państwo nie nadaje się do budowania czegokolwiek. Ale takie rozwiązanie uważam za jak najbardziej słuszne i za możliwe do zrealizowania, bo jeśli uwzględnimy fakt, że państwo ma dużo gruntu, którym może rozdysponować, ma duże środki na to, by wybudować takie akademiki, no to umówmy się, to nie jest budowa mieszkań. Wiem, że budowa mieszkań też państwu szła jak po grudzie. Ale no, to jest raptem lekko ponad 700 akademików. 700 akademików no, na całą Polskę. Które zapewniłyby w 100%, jeśli mówimy o jednym studencie na 300 metrów. Na, 30, na 30, nie na 300. Jednym studencie na 30 metrów kwadratowych. Więc chyba warto byłoby pochylić się nad takim pomysłem. I wiem, że dla niektórych, no to przecież niektórzy powiedzą, że. 30 metrów kwadratowych, to ja żyję w takim mieszkaniu, a student będzie miał to za darmo, tak? No nie do końca za darmo, bo jego rodzice płacą za to, żeby państwo miało w budżecie tyle pieniędzy, ile ma. Wobec czego ci studenci mają do tego pełne prawo, ponieważ to rodzice tych dzieci płacą na to, by w budżecie było tyle pieniędzy, aby można było zrealizować taką inwestycję. Wobec tego. Ci studenci mają pełne prawo do tego. Ba, studenci wielokrotnie pracują. Dodatkowo, studenci sami płacą przecież VAT. Każdej konsumpcji. A przypomnijmy, że studenci też lubią się napić, więc dodatkowo akcyzom wspierają bardzo mocno. A warto zaznaczyć, że akcyza i VAT to jest ponad 50% całości dochodów budżetowych, więc oni i tak siłą rzeczy dokładają się do tego interesu. Oni też partycypują. W tworzeniu tego budżetu i w zasilaniu tego budżetu, więc w jakiś sposób, w tej formie czy innej, rodzice i sami studenci dokładają się do tego budżetu, więc mają prawo do tego, by korzystać, by w ogóle mieć infrastrukturę, która będzie w końcu im służyła. I mam nadzieję, że część z Was, która uważa, że te 30 metrów to jest za dużo. Zastanowi się, w jakich warunkach samemu chciałaby studiować. I tak wiem, wielu z Was, w tym ja, nie miało takich warunków do studiowania. Każdy musiał sobie wynająć mieszkanie, jeśli chciał studiować gdzieś dalej. Albo musiał dojeżdżać. I wiem, tak, było ciężko, ale to nie jest powód do tego, aby utrudniać dodatkowo życie innym. Bo jeśli zmienimy ten stan rzeczy, to się okaże nagle, że. Ci studenci będą mieli warunki do nauki. I wiem, tak, powiecie, że, że będą mieli więcej lepsze warunki do tego, żeby się bawić, a nie studiować. Jasne, ale pamiętajmy, że zabawa i studia są, przynajmniej w mojej ocenie, nierozłącznie połączone ze sobą. I z tej zabawy bardzo często wynikają właśnie kontakty. A poza wiedzą, a może nawet więcej niż. Wiedza, warte są właśnie te kontakty, które nawiązujemy w trakcie studiów. Wobec czego bardzo, ale to bardzo zalecam, polecam każdemu studiowanie właśnie dla pasji, dla wiedzy, ale również dlatego, by poznać ludzi, z którymi może w przyszłości będziemy się przyjaźnić i prowadzić biznes. Albo znajdziemy miłość na całe życie, albo na chwilę, albo przyjaźń na chwilę bądź na całe życie. I dlatego warto studiować, i warto by były te studia na tyle dogodne, warunki studiowania były na tyle dogodne, by można było nie tylko się uczyć, ale również odpoczywać w odpowiednich warunkach. Bez narażenia życia czy zdrowia. Bo w niektórych akademikach naprawdę nie trudno wypadek. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do, do tego, by. Zastanowić się nad tym tematem. Jeśli podobał wam się ten materiał, zapraszam was do zasubskrybowania, zostawienia łapki. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do sekcji komentarzy. Trzymajcie się. Cześć, pa. pa.